Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Rozpoczynamy właśnie czynność koszowania na wspólnym gołębniku w Kosakowie u kolegi Maćka tutaj w Łudzika. Na lot, tak zwany u nas mały finał, czy tam półfinał można powiedzieć, mały finał, no to nazywam 225 km. Jaka miejscowość będzie? Bo to jest Brzeżyno, ale to w ogóle jest Trzebiatów. Pod Trzebiatowem to jest, krótko mówiąc. Tak, planujemy wypuścić te gołębie o której godzinie? No napisaliśmy szósta. Szósta, ale tutaj zmodyfikujemy, jeżeli będzie taka potrzeba. Dzisiaj nam w koszowaniu oprócz tych dwóch młodych ludzi, Łukasza i Adriana, dobrze mówię? Łukasz i Adrian łapią, ale oprócz nich pomagają nam tu jeszcze w koszulce firmowej, da, widzę, wyposażyłeś Goldwings, tak? No, ja sam się wyposażyłem. Sam i Patryk z Jackiem, razem z naszymi gołębiami, tak się nazywa tutaj kamerzysta, który też tutaj będzie film kręcił i będzie u niego na stronie też można zobaczyć. Mam nadzieję, że te takie sceny, takie, że tak powiem, drastyczne później pominie, tak to nazwijmy. Ale popatrzmy, tych gołębi mamy około 366, tak? Tak, zobaczymy. Dwa gołębie, trzy gołębie, co tam pokażemy później, na pewno nie pójdą, bo są uszkodzone z ostatniego lotu. Jeden doszedł, tylko teraz nie wiem, czy on doszedł z tego, co wtedy odleciało, tych parę gołębi i doszedł uszkodzony. A to zaraz zobaczymy wszystko. Zobaczymy. No i tutaj przy okazji jeszcze chcemy wspomnieć, bo my tutaj rano towarzyszyliśmy z kamerą koledze Maćkowi, kiedy te gołębie w oddziale leciały i no miło nam powiedzieć, że właśnie akurat obserwowaliśmy, bo listy się przed chwilą pokazały, 6 pierwszych gołębi w oddziale są właśnie te gołębie, które tutaj widzieliśmy u nas w naszym tutaj gołębniku. Także przesunęliśmy się według tamtego chyba na drugą pozycję. No ale 6 pierwszych gołębi jest i 31 gołębi w konkursie na 47 wysłanych na... Tak czy 48? Ja się pamiętam. 48. To zobaczymy sobie później, ale w międzyczasie będziemy tutaj teraz patrzeć, jak wygląda tutaj koszowanie. O, no mamy już zakoszowane 15 gołębi. Został zakoszowany już ten, trzeba wsadzać do innych koszy. No właśnie, bo sobie tutaj ten... No ale system nas o tym poinformował, także... O jest, 16, teraz gołąb. No zawsze coś się, tutaj jakaś niespodzianka wydarzy. O. Te gołębie tutaj troszeczkę pauzowały, ostatni trening kiedy miały one? Nie, w ogóle nie były puszczane, praktycznie raz były tylko wykonane. Ale to mieli, bo mieliśmy to airshow. Tak, nie, no teraz były, teraz były na locie tym 90 km. To wtedy co byliśmy. Tak, i po tym czasie były tylko raz wypuszczone na kąpiel, tu na podwórko, nie były wypuszczane, bo troszeczkę mówię, są dziwne sytuacje. Znaczy jest strasznie dużo jastrzębi i tu wszyscy mamy problem z tym, że gołębie bardzo mocno odchodzą. No ale na szczęście tutaj wracają, tak, bardzo mocno odchodzą, wczoraj zgłoszono mi gołębia w Iławie. Czyli to jest ponad 200 km. Żywego. Żywego, tak. Będzie dostarczony do Janusza Szalkowskiego prawdopodobnie i ma tu trafić. No. I to jest, tylko też nie wiem, czy on jest z tej ostatniej wywózki, czy z tych, co odleciały. Nie? Dobra, popatrzymy sobie. Tutaj mamy wszystkie kosze na razie zapełnione. Adrian z Łukaszem, tam dużo będziecie mieli jeszcze roboty oczywiście, nie? Trzy kosze, no. No ale pomalutku będziemy tutaj towarzyszyć. Jutro od rana będziemy tutaj też na miejscu. Postaramy się, żeby wszystko przebiegało bez żadnych tutaj wtop, ale no na tyle, co nam się to wszystko uda zorganizować. Dobrze. Towarzyszymy cały czas Maćkowi Budzikowi tutaj, kiedy koszujemy te gołębie na ten mały finał i widzimy, jak wygląda teraz przekazanie, znaczy wprowadzenie gołębi do tych tanych. My nie nosimy tych koszy wielkich stalowych, tylko po prostu one zostają i tutaj sobie te gołębie siedzą. I teraz ile tutaj gołębi jest w takim koszu? 16. Zobaczmy, one sobie siedzą, mają bardzo dużo miejsca. To jest taka ilość, co bez problemu kosz jest duży, on ma chyba 60 cm szerokości, tak? Na metr? 10 chyba. Metr 10, jest duży. Także ta ilość gołębi, które tutaj mamy, około tych 360-70, tutaj bez problemu to by tutaj... Powiedział, czy ktoś jeszcze będzie dawał gołębie tutaj nie, na nie, już teraz raczej nie, to tam... Bo taki... dzisiaj, no jest, kto by dał dzisiaj właśnie, no, bo jak mamy lot, nie? Co jak głupoty plepie. Tylko tu nasze pójdą. Dobra. Chyba, że się jeszcze napijemy i nasze wrzucimy, no. Ale... Nie, tak nie zrobimy. Dobrze, ale popatrzmy, tak wygląda tutaj... Tak wygląda zapełnienie tutaj koszy. Mamy jeszcze dużo do obsadzenia. No przy tej ilości 300 ilość gołębi, to sobie spokojnie możemy tutaj pozwolić na to, żeby te gołębie... Zresztą one zawsze jeździły w takich niewygórowanych, że tak powiem, w ilościach. O,
Także one mają warunki tutaj naprawdę dobre, one sobie posiedzą gdzie i z uwagi na to, że troszeczkę dalej będzie, to będzie najdłuższy lot w sumie do tych, co były, bo wcześniej mieliśmy lot chyba 150 chyba kilometrów, to ten jest 70 km dłuższy. To będzie w sumie ich takie, nie muszą wcześniej wyjechać, także zobaczymy jeszcze, jak zostaną te zaplombowane tutaj kosze i wszystko tutaj będziemy dla kolegów tutaj i koleżanek przede wszystkim relacjonować. Te właśnie zakończyliśmy koszowanie. Alkomatu wprawdzie nie mamy, żeby tutaj stwierdzić, czy tutaj Jacek nie uciekaj, ten, to nie to, żebyśmy ciebie wywołali pod ścianę czy coś, ale tutaj powiedzmy teraz... Zakoszowanych ile jest? 362. Czyli od ostatniego razu zostały nam... 3 było 66 przyleciane, przyleciało 66, tak. A 369 było zakoszowanych na ostatni lot. Tak, z tym, że zaraz pokażę, jeden gołąb. I teraz się zaczyna tak jak klepsydra. Tak, niestety jeden gołąb, który przyleciał przedostatni bodajże z ostatniego lotu, urwało mu po prostu nogę. Mówiliśmy właśnie. Musiałem go zlikwidować. Później mamy gołębia, który przyleciał. Przepiękny gołąb, naprawdę jest przepiękny gołąb. Czyli to jest? O numerze... Aha, czekaj, ten, który urwał nogę, co miałeś numer? Czyli to jest Jurka Olszewskiego. 0,59 oddział. Teraz ten... gołąb 0,362, 10, 188. Po prostu wrócił i tu z trawy już nie mógł podlecieć. Proszę, jak jest zbity, cały mostek ma... Pęknięty. Jak to jest opuchnięty, nie? O. Nie, pęknięty nie jest, tylko opuchnięty. Znaczy jest pęknięty, bo teraz jest mocno opuchnięty, a widziałem, że jest na pewno pęknięty. Dlatego no nie poleci nie na razie. Nie dajemy, bo szkoda. Po co ma zginąć? Nie, on poleci na finał. No. Na finał będzie dobry. Później następnym gołębiem jest gołąb, który też doleciał po prostu, bo widzisz, skrzydło dzisiaj, wczoraj doleciał ten gołąb, wycieńczony straszliwie. Skrzydło, na zielono tutaj ma pobrudzone. Skrzydło po prostu, o, sine. Całe sine tu jest, zobaczmy. No uderzył tak samo, czyli to jest gołąb o numerze 123, 0123, 51, 25. 25 czy 9? 5. 5. 5. On jest... Szkoda go po prostu. Znaczy on będzie koszowany na pewno na finał, to mu zejdzie. No i gołąb, który ten już przeszedł, stracił ogon na którymś już locie prędzej. Ten ogon zaczął odrastać, ale nawet teraz... nie dorośnie przez tydzień następny. Ale teraz o, proszę, jeszcze jest tu mocno rozbita. Strób. To samiczka, tak? Dziura, tak. I to jest... Jaki gołąb to jest? I to jest numer, dla Grażynki. 0,425, 45, 51. I te trzy gołębie zostają... Dział Sebastiana Wardęgi. Tak. Trzciankowsko-Wielecki, czy Wielecko-Trzciankowski, coś takiego. Te trzy gołębie zostają, nie lecą. Czyli leci 363 gołębie. A te trzy zostają, jeden został za... Jeden. A tam doszedł, ja nam jeszcze jeden gołąb zobaczyliśmy na systemie, widzieliśmy, że był gołąb, który doleciał w trakcie lotu, a nie był zakoszowany, czyli on gdzieś tam sobie krążył. No, może być. I dlatego stąd ta ilość tam tego jednego gołębia właśnie... Prędzej jeden gołąb jest zgłoszony w Biławie, też dojedzie niby ten gołąb, no zobaczymy, bo to tak wszyscy mówią, ale czy to dojedzie, to nie... Zobaczymy. Teraz już przed nami tylko zaplombowanie, zaplombowanie. I o której godzinie wyjeżdżamy z gołębiami? O 12 w nocy. O 12. Podejrzewam, że tu będziemy. Na pewno tu będziemy. Na pewno. O 12 w nocy wyjeżdża kabina. Tam będzie kilku potwierdzających. Będą też uczestnicy. Kamiński, Moczulski. Praktycznie z tamtych stron są ten kolega, który co roku potwierdza tam z tego miejsca wypuszczenia. Nie wiem, czy akurat w tym samym miejscu będą wypuszczać, czy sobie tam wybiorą inne miejsce, no to oni już tam zadecydują, bo oni tam te tereny znają bardzo dobrze. Oczywiście będziemy się z nimi kontaktować na bieżąco, tu będziemy oczywiście starali się relacje też zdać, no ja i plus jeszcze tutaj kolega Patryk, no zobaczmy się, teraz filmujemy właśnie tak i razem z naszymi gołębiami. Razem z naszymi gołębiami to jest nazwa kanału YouTube, na YouTube twojego i tam będziemy mogli też zobaczyć relację, którą on nagrywa. Ty widzę, nie jesteś narratorem w ogóle. No, widzę przewodniczący tutaj starszy. Ty jest, nie rób jaj tutaj ze mnie, spokojnie, ale tutaj. Zapraszamy. Zapraszamy jutro, wszystkich na kibicowanie. Bo dzisiaj ten filmik wrzucimy. Gołębie będą puszczone prawdopodobnie 6, 6.15.
Na razie mamy czas wypuszczenia ustalony na godzinę 6, ale to się może wszystko zmienić, to wszystko zależy od pogody. Dzisiaj nam sprzyja, zobaczmy. Piękne niebo, no, tak, rewelacja. Jutro pokazują troszeczkę inną tą pogodę, ma być pełne zachmurzenie, choć dzisiaj też miało być o tej porze. I właśnie na koniec może już teraz przerwujemy ci, bo ja bym chciał usłyszeć głosu troszeczkę tutaj. No, co, jak zakończymy to? W sensie zakończymy, no... Do zobaczenia. Idziemy zaplombować. Zaplombować, jeszcze. A właśnie. Tak, kurde, idziemy zaplombować. Będziemy go śledzić. Widzimy, kolega ma kabinę na tam, tam może się zmieścić. Ile tych masz koszy tam wszystkich? Znaczy w kabinę spokojnie wchodzi ponad 1000 gołębi. I tutaj właśnie lotując wcześniej na lotach tych tutaj we wspólnym gołębniku i treningowych i konkursowych mieliśmy gołębie od różnych kolegów z oddziału. No dzisiaj siłą rzeczy ich nie ma, tutaj w oddziale trwają loty, a oni nie mają tak jak my tutaj komfortu, że mamy jedną drużynę tutaj na naszym gołębniku, która lata sobie z oddziałem, a druga drużyna lotuje z tym tutaj wspólnym gołębnikiem. Znaczy tak. Drużyna, to jest 360... Ile? Trzy gołębie? 363. O, zostało tutaj wszystkie zamknięte klatki. Teraz tutaj... I teraz tak. Jedna z tych plomb będzie 25,86,962 i następna 25,86,944. I takie będą założone. I to ty weź go z tej strony sprawdź, a ja go z tej strony sprawdź. Nie, nie, ty go z tej sprawdź. Weź tam coś wciska, zobaczymy, nie? To są jak się nazywa te plomby, tak sobie nazywane blaszane, skąd ty masz je? To jeszcze stare wojskowe z jakichś magazynów. To właśnie tak myślałem, jak w wojsku byłem, to mi się zdawało do skrzynek z paliwem, baniaki były tak chyba plombowane. Paliwa się kiedyś brało z wojska dużo, to... Czy brało się? No po prostu ja byłem w 89 roku w świecie, to wiem, że tam były plastelinowe plomby, one jak mróz przyszedł, to padały. Wtedy ten dziwnym trafem te zbiorniki były tak jakby opróżniane z paliwa. Nie, tutaj nie założymy, założymy inną. Czyli plomba o numerze 26 25 86 944. Ta ostatnia, co podawał właśnie. Będzie zamieniona, bo tutaj nie można jej do końca zamknąć. Macie gwóździk. Nie, wspólny... można zamknąć, tylko ja chyba już się naprułem. Jezus Maria. Z tej strony się zamyka, no dobrze. Czyli dalej ona jest. O. Jak ktoś karata w gałę od kilku dni, to co? 944. Czyli tak sobie ta plomba zostaje jedna, tak, nie jest zmieniona. Czyli jest kabina zaplombowana, o 12 w nocy wyjeżdża. I kto z nią jedzie? Jedzie ten hodowca i kolega, który jeździł już kilka razy, był już na finale, był tam, był dwa razy tam w tym Brzeżyny, czy jak to jest tam, w Trzebiatowie. Pod Trzebiatowem. Tak, czyli on już te tereny tam zna. Także zarazie, dziękujemy, do zobaczenia. I zapraszamy wszystkich jutro na przylot. Aczkolwiek poniedziałek jest to dzień taki dość krytyczny, bo raz, że ciężko będzie pewnie rano dojechać, bo my zakładamy, że one dość rano szybko przylecą. Ale jak o 6 planujemy. Tak, 8 z hakiem mogłyby być, na 9, powiedzmy. Chce sobie weekend przeciągnąć. W Czasowiczu zapraszamy, co tutaj hodowcy spędzają nad morzem, na przykład w czasy. Mogą przyjść. Tak. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.